Szczęść Boże, Robert Knapp, witam Państwa w programie Polski Punkt Widzenia. Naszym gościem jest dziś dr, dr. inżynier Antoni Zięba, prezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia. Witamy Pana w studiu, Szczęść Boże. Szczęść Boże, skoryguję tą wypowiedź, bo jestem wiceprezesem. Prezesem jest dr. Paweł Łosicki. Od początku zaistnienia do tej pory, ale współpracujemy niezwykle zgodnie. Dziękujemy za sprostowanie panie doktorze. Dzisiaj konferencja Kochamy każde dziecko. Konferencja w kontekście starań o nowe prawo chroniące ludzkie życie bez wyjątków. Tak, to bardzo ważna konferencja. Dzisiaj odbyła się ona w domu pielgrzyma Amikus, wiemy przy grobie księdza Jerzego Popiełuszki, kapłana męczennika błogosławionego nieprzypadkowo zresztą bo ksiądz Jerzy Popiełuszko został uznany za zgodą jeszcze księdza prymasa Józefa Glempa patronem Polskiej Federacji Ruchu Obrony Życia i na miejsce tej ważnej konferencji wybraliśmy właśnie dom pielgrzyma przy parafii Świętego Stanisława Koski na Żoliborzu. I data też nieprzypadkowa. Dzisiaj może nie wszyscy pamiętamy, mija 35. rocznica śmierci prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego, wielkiego obrońcy życia. I powiem, ja, pierwsze takie nauki w formie pisemnej pobierałem spis tego wielkiego kardynała, prymasa polskiej obrońcy życia. Proszę Państwa, konferencja zorganizowana przez dwie ważne instytucje: Mianowicie Polską Federację Ruchu Obrony Życia i Centralną Akcję Katolicką kierowaną przez panią magister inżynier Urszulę Furtak. Celem konferencji było, proszę Państwa, przeanalizowanie, ukazanie uczestnikom tejże konferencji, ale była też obszerna dyskusja, racji ponadwyznaniowych przemawiających za likwidacją tych wyjątków w ustawie dotychczas chroniącej życie czyli racji, które przekonują nas do wprowadzenia. Pełnej, bez wyjątków ochrony życia każdego poczętego dziecka. My, katolicy, mamy oczywiście ewidentne racje etyczne, moralne, ale wiemy, że przecież prawo stanowimy dla wszystkich obywateli Polski, a więc musimy ukazać, sprecyzować i zachęcić tych, którzy tam byli, a poprzez nimi także innych tych obrońców życia, żeby w dyskusjach społecznych, czy to w parafiach, czy na uczelniach, czy nawet w domach, mogli precyzyjnie i ponad wyznaniowo bronić Właśnie, to jest eliminacji bardzo, tych wyjątków. To jest bardzo ważne to, co Pan powiedział, że pełna ochrona życia ludzkiego nie wynika z racji tylko religijnych, ale także i przede wszystkim może z racji natury. Oczywiście i tu i powinien być punkt startowy każdej poważnej dyskusji. Ileż razy ja się nasłuchałem w różnych debatach, także i w parlamencie, ale i na uczelniach spotkań z studentami, takie głosy słyszałem no, dziesiątki razy. My Pana rozumiemy, Pan jako katolik prawda, przyjął Pan naukę Kościoła katolickiego, wiemy, jakie stanowisko Kościoła w sprawie aborcji, ale Pan musi pamiętać, że prawo, które chcecie wprowadzić, czy prawda, my mamy stanowić mówili Parlament, odnosić się będzie do wszystkich obywateli, a więc nie tylko katolików, ale ateistów czy yy, prawda, wyznawców innych religii. I y, tutaj pamiętam właśnie przytoczę zaraz in extenso, głos świętej pamięci błogosławionego kardynała y, Stefana Wyszyńskiego. On, proszę Państwa, w 72 roku, 15 sierpnia na, w Częstochowie na Jasnej Górze powiedział wspaniałe słowa, które wiem, że stanowiły przedmiot moich wielu refleksji. I cytuję, tam gdzie chodzi o obronę życia nienarodzonych, nie trzeba się odwoływać do problemu wiary czy niewiary. Wystarczy być człowiekiem. On to później rozwinął, ukazując właśnie te ponadwyznaniowe racje za ochroną życia nienarodzonych. Podobnie szerzej, pięknie rozwinął tą myśl w Encyklice Ewangelii Mity święty Jan Paweł II. I teraz my musimy, chcemy i musimy. Pokazywać te racje ponadwyznaniowe. I tu pierwszą rzeczą, którą ja zawsze prezentuję, i moi przyjaciele, mówimy tak. Nauka, medycyna jasno stwierdziła, i to już przed dziesięcioleciami życie człowieka zaczyna się w momencie poczęcia. Dzisiaj to jest tak oczywisty fakt, że podawany nie tylko w poważnych opracowaniach naukowych, skryptach studentów medycyny. Ale w podręcznikach dzieci do szkoły podstawowej, gimnazjum czy szkół średnich. Ja zbieram te materiały od ponad 30 lat, ale ponieważ jest nowy etap dyskusji w Polsce, dosłownie tydzień temu poszedłem do księgarni w Krakowie, gdzie sprzedają podręczniki szkolne i kupiłem trzy kolejne: do podstawówki, do gimnazjum, do szkoły średniej. Jasno napisane, życie człowieka zaczyna się od poczęcia czy od zapłodnienia. No i teraz, jeżeli przyjmiemy do wiadomości ten fakt naukowy, medyczny, niepodważalny, Niektórzy naukowcy, już nie mamy tutaj czasu na wgłębianie się w ten temat, ale jeden z wybitnych profesorów genetyki Polski nie tak dawno w Rzeczypospolitej napisał, że kto dzisiaj próbuje negować tą prawdę naukowo-medyczną o poczęciu człowieka, no to jest takim, prawda, dyletantem, jak ktoś, kto dzisiaj twierdzi, że Ziemia jest płaska. I to jest słuszne powiedzenie. I teraz myślmy logicznie. Jeżeli życie człowieka zaczyna się w momencie poczęcia, to przerwanie tego życia, zniszczenie tego życia, obojętnie w jaki sposób. Czy to będzie trzy dni po poczęciu, jak to czyni pigułka wczesnoporonna? Probabologicznie tak. Czy to będzie trzy miesiące po poczęciu, czy siedem miesięcy po poczęciu? Będzie zawsze zniszczeniem, przerwaniem życia człowieka, dodajmy, absolutnie niewinnego i skrajnie bezbronnego. I tu musimy zastosować ogólnoludzką, no, najbardziej fundamentalną zasadę etyczną, moralną. Nie wolno zabijać niewinnych ludzi. W tym wypadku mówimy nienarodzonych ludzi. I to musi przekonać każdego człowieka, który zna tą podstawową prawdę o poczęciu człowieka, i umie logicznie myśleć. Ja powiem, że tutaj wydawało się, że przy tej wielkiej pracy edukacyjnej, no setek czy tysięcy obrońców życia, wielkiej pracy księży, katechetów, prawda, ale także katechetów świeckich, czy w prowadzeniu do szkół przed wielu, wielu laty, do tych podręczników, podstawówki, gimnazjum średnich, te informacji od poczęcia człowiek nie będzie już prób ze strony nierzetelnych dziennikarzy, czy polityków albo bardzo niedouczonych czy udających niedouczonych. Proszę państwa, Okazuje się, że jeszcze w ubiegłym roku, ja nie chcę tu nazwiskami epatować, ale y, rzekomo wybitni politycy próbowali, prawda, negować tą prawdę, że nie wiadomo rzekomo, kiedy zaczyna się życie. Czeka, no wiadomo, no i dochodziło do takich przykrych sytuacji, hmm. że, proszę Państwa, myśmy z Krakowa musieli wysyłać ważnym politykom ówczesnego rządu, prawda, pani Ewy Kopacz. Informacje do... podręcznikowe? Nie, nie informacje. Kupiłem trzy podręczniki no i wysłałem paczkę, żeby pan minister douczył się no, tej wiedzy, którą tak. mają znać dzieci w podstawówce. Panie doktorze, powiedział pan nowy etap w dyskusji w sprawie pełnej ochrony życia. Jaki tak. to etap? Na pro, jakim etapie pro, jesteśmy? Proszę państwa, no tu musimy jasno powiedzieć, że... Z początkiem roku rozpoczęła się wśród obrońców życia dyskusja, jak w nowych warunkach politycznych, bo tutaj bardzo jasno powiem, że mamy historyczną szansę, my, obrońcy życia, wzmocnić dotychczasową obronę życia nienarodzonych dzieci. Mamy nasz, mówię tutaj, Generalnie pro Sejm, Senat i Prezydenta. I teraz byłoby wielkim złem, grzechem zaniedbania albo jakichś prawda, nieumiejętnych działań, żebyśmy tej historycznej szansy dla zapewnienia pełnej ochrony życia nie wykorzystali. I odbyło się wiele spotkań. Te spotkania trwały w takim, no nie takim małym gronie, bo to 20-30 osób. I niestety myślę, że wszyscy nasi telewizowie znają tą bolesną prawdę, mianowicie, że doszło do pewnego rozłamu, podkreślę, to nie jest rozłam chwilowy, emocjonalny, bo te dyskusje trwały trzy miesiące, to nie jest tak. I konsultowaliśmy się z wielu wybitnymi prawda, i lekarzami, i działaczami Pro-Life i zmierzam już do konkretu. Grupa pana Dzierżawskiego, skupiona przy Fundacji Pro Prawo do Życia, współpracująca z Ordo Juris, no, proponuje pełną ochronę życia bez żadnych wyjątków, ale jednocześnie wprowadza, co jest nowością w tej ustawie, która dzisiaj chroni życie i narodzone dzieci sankcję karną dla tych kobiet no, nawet do pięciu lat więzienia. Oczywiście muszę uczciwie i precyzyjnie stwierdzić, że koledzy, z Fundacji Pro, Prawo do Życia i Ordo Iuris, spisali paragraf w tym projekcie obywatelskim, który mówi, że sąd w uzasadnionych przypadkach może, ale podkreślam słowo może, tą karę zmniejszyć lub w ogóle od niej odstąpić. Jeszcze raz podkreślę, w dzisiejszym prawie. Konkretnie ustawie z 7 stycznia 93, która chroni życie narodzonych, żadnych sankcji karnych dla kobiet nie ma. I ta ustawa generalnie dobrze działa, bo jej największym brakiem są te właśnie trzy wyjątki, wyjątki ale tak. nie, nie karalność kobiet. I jest sytuacja w tej chwili bardzo jasna. Proszę Państwa, my y, mamy ten projekt, y, znamy go, ten projekt obywatelski z tą. No, w moim odczuciu fatalną propozycją karania więzieniem kobiet i Federacja, Polska Federacja Ruchu Obrony Życia, absolutnie się z takim zapisem, z taką propozycją nie zgadza. I w związku z tym myśmy zredagowali i opublikowali 22 marca tego roku. Apel do polskich parlamentarzystów o prawo do życia dla każdego poczętego dziecka i ochronę macierzyństwa. I w tym apelu, nie w gotowym projekcie ustawy, my proponujemy, prosimy usilnie parlamentarzystów, żeby wprowadzili pełne prawo do życia, czyli wyeliminowali te trzy wyjątki, związki, które tak. są, ale jednocześnie, żeby zachowali ten paragraf, który. Wyłącza kobiety, które dopuściły się przerwania ciąży z poddaniu jakimś sankcjom karnym. Dlaczego tak? Proszę Państwa, sprawa jest, możemy ją motywować na wiele sposobów. Ja powiem bardzo krótko. Mamy ogromną, dzisiaj też żeśmy na tej konferencji słyszeli dwa głosy naukowe, ogromną literaturę naukową, medyczną, a księża znają ten ból z konfesjonałów. Na temat, no nie chcę przesadzać, ale no straszliwych, użyję słowa, straszliwych skutków aborcji dla zdrowia psychicznego i fizycznego kobiety. I mówimy od 93 roku albo wcześniej, kobieta jest drugą ofiarą aborcji. Mówimy, natura ją sama każ. Skutki psychiczne. No, dzisiaj, proszę Państwa, słyszałem referatu. To nie był referat, to było krótkie sprawozdanie z pracy doktorskiej na bazie 200 kobiet po aborcji. Proszę Państwa, no to jest ogromna większość, prawie 90 parę procent kobiet cierpi na różnego rodzaju zaburzenia. I to nie jest jakaś nowość naukowa, bo prawda, odkąd ja się zacząłem interesować tym tematem, to prawie co roku pojawiały się jakieś prawda, prace amerykańskie, francuskie, niemieckie, które mówiły o Psychicznych następstwa aborcji. fizycznych. Proszę Państwa, tu jest katastrofa, o której się co nieco mówi, ale niewiele. No, ostatnie dane mam tu przed sobą. Proszę Państwa, ja nie mówię o tych skutkach bezpośrednich, prawda? Urazy typu przebicie macicy i tak dalej, ale nowotwory. Tu mam przed sobą, jakby to powiedzieć, kserokopię pracy, która za miesiąc się ukaże, naukowej, i mam takie dwie informacje. Przebyta aborcja powoduje sześciokrotny wzrost ryzyka zachorowalności na raka piersi. Sześciokrotny wzrost ryzyka zachorowań. Nie koniec. Liczne badania holenderskie, francuskie, brytyjskie oraz chilijskie ukazują istotny związek między aborcją a nowotworami szyjki macicy. Proszę Państwa, następny proces prokreacyjny, bo to dziecko zostało zniszczone. Niekiedy kobieta w różnych okolicznościach mówi, tego dziecka nie mogę urodzić. Za kilka lat planuję, tak mówią często studentki, miałem o tym mhm. informację. I teraz co się okazuje. Kłopoty w ogóle z zajściem ciąż, kłopoty z donoszeniem ciąż, ale to, co pamiętam, tak jak mi niektórzy krytykują, że to stare dane, nie stare dane. Proszę Państwa, osiąty, któryś rok obrona pracy doktorskiej na naszej Krakowskiej Akademii. Medyczne, bo jeszcze nie było Uniwersytą Akademia Medyczna, doktor Gil obronił pracę doktorską. Co się okazało, że kobiety, które dokonały wcześniej aborcji, rodzą dzieci ze statystycznie pięciokrotnie większą śmiertelnością okołoporodową i czterokrotnym wzrostem różnych wad różnych. Wad rodzą tej A więc to są mm -hmm. straszliwe następstwa i my stoimy na stanowisku, że to jest już wystarczającą karą. Panie doktorze, ale pod tym projektem, o którym pan wspomniał, zbierane są podpisy, tak? Pod projektem właśnie Ordo Juris. I tu muszę powiedzieć coś bardzo ważnego, bo mówię, no, uczestniczyłem w tych rozmowach od samego początku. I muszę tu, może nie wymienię nazwiska, ale jednego z czołowych polityków PiS-u. Bo oczywiście wiadomo, jeżeli ta ochrona ma być wzmocniona, no to musi być tutaj decyzja klubu parlamentarnego PiS, prawda, bo taki jest układ dzisiaj polityczny. I ten polityk no wysokiej bardzo rangi, ale nie sam pan Kaczyński, prawda, żeby nie było wątpliwości, I on powiedział bardzo mądrze, bo był bardzo zatroskany tą propozycją tej ustawie, projekcie ustawy karalności więzieniem kobiet. On powiedział, jako znakomity polityk, proszę Państwa, to nie ma żadnych szans, żeby przeszło przez Parlament. Drugie, to zaszkodzi Wam, ruchom Pro-Life, macie bardzo dobrą opinię dzisiaj w społeczeństwie, na którym żeście pracowali dziesięciolecia, a możecie szybko dużo stracić, zaszkodzi nam, PiSowi, i będzie kłopot miał także Kościół. On to ładnie wyraził, ja tu mówię skrótowo. I teraz, proszę Państwa, te słowa padły na takiej poufnej naradzie w Sejmie w styczniu tego roku. Proszę Państwa, minęło, Panie Redaktorze, ile? No i całe trzy miesiące. I mamy dowód na słuszności tego ostrzeżenia, bo muszę podkreślić, że ten no, ważny polityk PIS-u wypowiadał się bardzo... Bardzo korzystnie o tej propozycji wyeliminowania wyjątków, ale absolutnie nie karalności kobiet. Proszę Państwa, COBOS ogłosił w połowie marca wyniki badań ogólnopolskich, badań poglądów Polaków na temat aborcji. I w samym początku tego raportu u, um, um, przedstawił porównawcze badania, które, no mówię, bardzo mnie zatroskały, ale mój optymizm jest dosyć duży. Proszę Państwa. To samo pytanie od lat powtarzane, ostatnio przed tym rokiem to był dwunasty rok. Czy pan pani uważa, że mają rację ci, którzy opowiadają się za prawem do życia odpoczęcia po naturalny kres, ale bez wyjątku, niezależnie od okoliczności i tak dalej. No mówiąc krótko, właśnie tak, bez, bez wyjątku. wyjątku. Proszę Państwa, w dwunastym roku osiągnęliśmy, ryzykuję, bo nie mam światowych danych, ale mam wyczucie pewne rekord świata. 86% Polaków odpowiedziało tak lub raczej tak. To jest rekord świata. Ochrona życia bez wyjątku. 86% Polaków tak lub raczej tak. To samo pytanie, proszę Państwa, zostało postawione naszym rodakom w początku marca tego roku. Jaki wynik? 66%. Poleciało nam 20%. Jak Pan to tłumaczy? Bardzo prosto. Media nieprzychylne obronie życia i nieprzychylne pisowi, to też jasno powiedzmy, i nieprzychylne Kościołowi, zaatakowały jeszcze ten projekt, który był, no, jeszcze nawet nieogłoszony, nie zgłoszony w Sejmie, bo to już przecieki były z tych spotkań w styczniu lutym bardzo ostre, bo o karze więzienia dla kobiet to się pisze już od, od stycznia mówi. I teraz ja mam bardzo dużo no, znajomych, nie chcę powiedzieć przyjaciół którzy mi mówią, przyjaciół, absolutnie trzeba wykreślić te wyjątki. Ale kara więzienia dla kobiet to jest jeszcze, prawda, jak mówimy w gronie katolickim w roku miłosierdzia. I teraz, proszę Państwa, dochodzę do meritum sprawy. Mianowicie wszyscy Mamy na pewno. Mamy tylko minutę. O, to, proszę Państwa, dobrze. Mamy, proszę Państwa. Komunikat z konferencji Episkopatu Polski 16 kwietnia, gdzie księża biskupi apelują o zapewnienie pełnej ochrony życia, ale mówią nie karalności kobiet. I teraz apel Polskiej Federacji Urodzenia jest apelem, który realizuje nie tylko to nasze marzenie o pełnej ochronie życia, ale powiem jako katolik, jest zgodny z zaleceniem konferencji episkopatu Polski. Natomiast to, co prezentują i zbierają podpisy ludzie z Fundacji Prawo do Życia, no jest sprzeczne z zwykłą mądrością, powiem mocno. Bo jeżeli mamy informację i mamy rozeznanie, że to nie ma żadnych szans przejścia w Sejmie, to po co się to daje? Jest sprzeczny, z wolą naszych biskupów, wyrażonych, proszę Państwa, bardzo precyzyjnie, bo to nie jest pojedyncza wypowiedź. Tutaj bym mógł multum przytoczyć wypowiedzi niejako takich, prawda, no nie prywatnych, ale nie ad gremium i nie ad katedra. Tu jest wypowiedź konferencji Episkopów. A więc bardzo proszę włączyć się w zbieranie podpisów pod apelem Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia i ta akcja będzie trwała do końca sierpnia. Przedłożymy ten Nasz apel we wrześniu jest też rozpatrywana możliwość przygotowania przez naszych ekspertów już gotowego projektu ustawy chroniącej życie, ale, podkreślę jeszcze raz mocno, bez wprowadzania karalności kobiet. Dziękujemy panie doktorze za udział w programie. Sprawa pełnej ochrony życia oczywiście będzie tematem ciągłym w naszej o. telewizji. Doktor Inżynier Antoni Ziemba, wiceprezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, dziękujemy za udział w programie. Dziękuję. Cześć Boże. Państwu dziękujemy za uwagę. Program Polski Punkt Widzenia, jak zawsze. 21.40 z panem Bokiem. No